sobie. Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. Nie! Szanowni Państwo, gorąco i serdecznie witam wszystkich gości przybyłych na uroczystość wręczenia medali i nominacji do medali imienia Matki Teresy z Kalkuty. Ta cenna inicjatywa uhonorowania osób, instytucji i organizacji czyniących działania na rzecz osób niepełnosprawnych zorganizowana została po raz ósmy, a patronem honorowym w roku bieżącym objęta jest przez Jego Ekscelencję księdza profesora Jana Bernarda Szlagę, biskupa diecezji pelpińskiej, Romana Zaborowskiego, wojewodę pomorskiego, Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego, pana Dariusza Majorka, dyrektora Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Piotra Lizakowskiego, starostę kościerskiego. Po raz ósmy spotykamy się w powiecie kościerskim w sercu Kaszub na uroczystości wręczenia medali imienia Matki Teresy z Kalkuty. Niezwykle cennej inicjatywie mającej na celu uhonorowanie instytucji, osób, organizacji zaangażowanych w działania na rzecz niepełnosprawnych. Drodzy goście dzisiejszej uroczystości, geneza wręczania medali imienia Matki Teresy z Kalkuty sięga 2004 roku, a pomysłodawcą tej inicjatywy była Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, która wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kościerzynie już od 8 lat jest głównym organizatorem tej uroczystości. Szanowny Panie Starosto, księże prałacie, ci godni księża, szanowni goście, wszyscy ci, którzy zostaliście pozdrowieni tak pięknie przez Panią prowadzącą, ja również wszystkich pozdrawiam i wszystkim się nisko kłaniam, bo albo to osoby współpracujące z niepełnosprawnymi, albo troszczące się o nie, to albo będące przyjaciółmi niepełnosprawnych, to wielka rzecz i dlatego należy Wam się dzisiaj niski ukłon od każdego z nas. Ale najpierw chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia i podziękowania za zaproszenie do honorowego patronatu, podziękowania księdza biskupa diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi. Nie mógł być razem z nami, ponieważ przeżywa w tej chwili rehabilitację ortopedyczną, a więc jakby też łączył się z nami tym razem w cierpieniu i zrozumieniu tego, czym jest cierpienie, niepełnosprawność. My jeszcze nie znamy, kto będzie nagrodzony i wyróżniony. Już teraz tym wszystkim nagrodzonym, wyróżnionym serca gratuluję, bo to na pewno było odważnie i z pełną świadomością wybrane przez kapitułę, która na pewno miała wiele, wiele pracy, żeby dokonać sprawiedliwego podziału nagród. Dziękuję bardzo. Prosimy bardzo serdecznie księdza prałata Mariana Szczepińskiego również po odbiór pamiątkowej statuetki. The sky is all I see. It's never ending. We could fly. Pierwsza nominacja, województwo pomorskie, kategoria osoba fizyczna. Pani Mariola Hubert. Pani Mariola Hubert jest prezesem Fundacji Trzeba Marzyć, powstałej z inicjatywy osób pragnących nieść pomoc cierpiącym dzieciom.
której siłą są przede wszystkim wolontariusze, osoby, które bezinteresownie poświęcają swój czas i siły spełnianiu marzenia. Siostra Renata Boczar należy do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego Sióstr Pallotynek. Od 1996 roku pełni funkcję dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku. Dokłada wszelkich starań, aby jej podopieczne, osoby niepełnosprawne intelektualnie miały prawdziwy dom, w którym panuje wzajemna akceptacja, życzliwość i szacunek. Pan Marcin Sikora, ojciec niepełnosprawnego dziecka, członek Stołecznej Rady Placówki Wiejskiego Klubu Kultury w Połchowie oraz prezes Kaszubskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Połchowie w gminie Puck. Walczy z barierami architektonicznymi oraz psychologicznymi. Drugą piękną domeną pana Marcina jest działalność w Kaszubskim Klubie Honorowych Dawców Krwi, którego jest założycielem i prezesem. Medal w tej kategorii otrzymuje siostra Renata Boczar z Gdańska. O jego wręczenie poproszę pana Dariusza Majorka, dyrektora Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz panią Katarzynę Stachowicz, członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Nuta Nadziei. Są pomysłodawcami, organizatorami wielu przedsięwzięć. Pomaga podopiecznym w realizacji ich marzeń i muzycznych pasji. Poprzez organizację imprez i koncertów przyczyniają się do promocji pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych. Towarzyszenie Oliwskie Słoneczko. Działalność Oliwskiego Słoneczka oparta jest wyłącznie na pracy wolontarystycznej członków. Zapraszam serdecznie przedstawicieli. A medal w tej kategorii otrzymuje Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko. Gratulujemy serdecznie. A o jego wręczenie poproszę przewodniczącego Rady Powiatu Kościerskiego pana Kazimierza Maszk oraz panią Jadwigę Zwara, członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Upromex Leszek Iwiński. Firma Upromex spółka z OZ Sopotą prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną szerokiej gamy produktów motoryzacyjnych. Od kilku lat wspiera działalność Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Sportowego Lech. To dzięki ich pomocy finansowej i rzeczowej udało się zorganizować 2 Puchary Mistrzostw Polski w łucznictwie osób niepełnosprawnych oraz szereg innych imprez dla dzieci. Zapraszam serdecznie przedstawicieli firmy Upromex Leszek Iwiński. Druga nominacja, Wedam, spółka jawna, Eugeniusz Hinca, Marek Zarach. Firma Wedam ze Sterżycy, producenci różnego rodzaju palet i elementów drewnianych. Nigdy nie odmawiają pomocy potrzebującym. Medal w tej kategorii otrzymuje Wedam, spółka jawna, Eugeniusz Hinca, Marek Zarach. A o jego wręczenie poproszę dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, panią Sylwię Diedrich oraz prezesa Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, pana Kazimierza Szutę. Zanim poznamy kolejnych nominowanych i laureatów 8. edycji medalu imienia Matki Teresy z Kalkuty, zapraszam Państwa na wyjątkowy występ w tym szczególnym dniu. Niepokój, smutek, radość, trwogę, ludziom pomagać w każdej chwili, przeżywszy dzień, dziękować Bogu. Idąc i śladem też możemy pomagać innym, niosąc radość, darząc miłością, dobrym słowem, przeżyć jak ona chwilę szczęścia. Szanowni Państwo, pora na kolejne kategorie. Osoba fizyczna z powiatu kościerskiego. Nominowani w tej kategorii to
Stanisław Kamiński. Pan Stanisław Kamiński od wielu lat jest dyrektorem przedsiębiorstwa usług drogowo-mostowych w Kościerzynie. Oprócz prowadzenia przedsiębiorstwa czynnie udziela się charytatywnie poprzez dofinansowywanie szeregu imprez na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących. Pani Maria Oller. Pani Maria Oller jest nauczycielem zespołu szkół nr 1 w Karsinie. Jest osobą całkowicie poświęconą innym. Prowadzi nauczanie indywidualne dla dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi, terapię pedagogiczną dla dzieci o kształceniu specjalnym. Pani Joanna Pelowska. Pani Joanna od 2 lat jest prezesem Lipuskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Nadzieja, który obecnie liczy 52 członków. Jednak aktywnie na rzecz osób niepełnosprawnych działa już od kilkunastu lat. Aktywność i pełne oddanie się niepełnosprawnym sprawia, że pani Joanna cieszy się dużym autorytetem i szacunkiem. Medal w tej kategorii otrzymuje pan Stanisław Kamiński. O jego wręczenie poproszę starostę kościerskiego pana Piotra Lizakowskiego oraz panią Gabrielę Heksel, członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Osoba fizyczna, powiat kościerski. Kategoria organizacja pozarządowa z powiatu kościerskiego. Nominowani w tej kategorii to Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Rejonowego w Kościerzynie. Przewodniczącym Zarządu Związku Emerytów jest pan Kazimierz Szuta. Głównym celem działalności związku jest integracja środowiska ludzi w podeszłym wieku, często samotnych i schorowanych. Dzięki działalności związku wiele samotnych osób mają do kogo się zwrócić i liczyć na pomoc, gdy spotkania bardzo zbliżają, integrują członków Związku Emerytów i Rencistów. Zapraszam serdecznie. Stowarzyszenie Lions Club. Lions Club Kościerzyna działa od 7 lat. Jego podstawowym statutowym zadaniem jest pomoc osobom biednym i potrzebującym. Medal w tej kategorii otrzymuje Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Rejonowego w Kościerzynie. A o jego wręczenie poproszę wicestarostę kościerskiego pana Zbigniewa Stencel oraz panią Jadwigę Zwara, członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Dziękujemy serdecznie pani Marta Raźniaczyk i pani Monika Hamerska. Dziękujemy bardzo. Zapraszam panią. Mam tu taką małą maszkotkę. Małe, jest piękne, dlatego lubię. Ta mała maszkotka przedstawia sowę. Jeżeli państwo wiecie, bo ja też tak sądzę, sowa to jest oznaka, to jest symbol mądrości. W drugiej dłoni mam też takie maleństwo. To jest aniołek.
Aniołek to jest symbol dobroci. Jeżeli połączę te dwie cechy, mądrość i dobroć, to jest mój Kazik, mój mąż. Kocham cię, Kazik. Wiadomo, że to chodzi o pana Kazimierza Szutę. Walentynki już wkrótce. Kolejna kategoria, instytucja z powiatu kościerskiego. Nominowani: Kaszubskie Centrum Edukacji Wademekum w Kościerzynie. Założycielami Kaszubskiego Centrum Edukacji Wademekum są państwo Danuta i Marian Sejda. Od 10 lat Wademekum działa jako instytucja oświatowa systematycznie wspierająca osoby niepełnosprawne, m.in. poprzez organizowanie imprez charytatywnych, z których dochód przekazywany jest na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wspieranie finansowe organizacji działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, współpraca oraz pomoc stowarzyszeniom i klubom. Zapraszam przedstawicieli Kaszubskiego Centrum Edukacji Wademekum w Kościerzynie. I kolejna nominacja, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Karsinie. Podmiotem składającym wniosek jest Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu, który od 38 lat jest wspierany przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Karsinie. Gminna Spółdzielnia jako darczyńca zawsze wychodziła naprzeciw potrzebom osobom niepełnosprawnym, przekazując niezbędne artykuły spożywcze na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu. A medal w tej kategorii otrzymuje Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska z Karsina, a o jego wręczenie poproszę etatowego członka Zarządu Powiatu Kościerskiego, pana Alojzego Szoskę oraz panią Katarzynę Stachowicz, członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Szanowni państwo, kapituła przyznała również w tym roku nagrodę specjalną za udzielanie pomocy najbardziej potrzebującym. Otrzymuje ją pan Leszek Słomiński. Pan Leszek Słomiński od września 2007 roku do grudnia 2010 roku pełnił funkcję przewodniczącego Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kościerzynie. Swoim działaniem zawsze wspierał i wspiera nadal osoby najbardziej potrzebujące. Panie Leszku, zapraszam serdecznie. A o wręczenie nagrody specjalnej poproszę księdza prałata Mariana Szczepińskiego, wicestarostę kościerskiego pana Zbigniewa Stencel oraz przewodniczącego Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych pana Kazimierza Szutę. Szanowni państwo, starosta kościerski w tym roku przyznał dyplom, wyróżnienie osobie społecznie działającej od wielu lat, najczęściej anonimowo, na rzecz osób niepełnosprawnych i najbardziej potrzebujących z terenu powiatu kościerskiego. To wyróżnienie otrzymuje pan Jarosław Reimer. Serdecznie dziękuję wszystkim gościom honorowym, patronom i wszystkim uczestniczącym w dzisiejszej uroczystości. Zapraszam wszystkich do wysłuchania występu laureatek powiatowego konkursu Pokaż co potrafisz, które często zresztą towarzyszą uroczystościom organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, pani Marta Raźniaczyk i Monika Hamerska. Zapraszam serdecznie.